Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do szybkiego spojrzenia na Age of Wushu, sandboxowego MMO, które niedawno pojawiło się na rynku i mimo pozytywnego myślenia wszystkich zwolenników czegoś nowego zostało przyjęte bardzo różnie. Jest to przynajmniej moim zdaniem jedno z tych MMO, które się pokocha od razu albo znienawidzi i nie będzie się chciało mieć z nim nic wspólnego w niedługiej przyszłości. Ja podchodziłem do tej produkcji mocno neutralnie i postaram się przedstawić w miarę możliwości rzeczy, które ja zauważyłem, że są plusem tej produkcji, a które są jej mankamentem. Zacznijmy od tego, że zdaję sobie sprawę, iż mogę część rzeczy pominąć. A dlaczego? Bo jednym z wielu atutów Age of Wushu jest mnogo rzeczy do robienia. W przeciwieństwie do wielu MMO, nie jesteśmy nastawieni na to, że podążamy jedną ścieżką, ale jak na dobrego sandboxa przystało, mamy wolność wyboru na co mamy ochotę. Z racji tego, że świat jest jednym otwartym PvP i możemy atakować innych graczy uważając na to, aby nie zostać wtrąconym do więzienia, możemy walczyć z napotkanymi mobkami, patrolować szkołę, do której postanowiliśmy dołączyć, szpiegować inne szkoły, brać udział w walkach szkół, porywać innych graczy, czy też po prostu zwiedzać świat, a na pewno jest jeszcze wiele innych rzeczy, które mi umknęły. Pod tym względem Wushu prezentuje się znakomicie i może wciągnąć na wiele, wiele godzin. Sam świat, po którym się poruszamy, to kraina inspirowana chińską historią i podczas podróży możemy napotkać budowle, które mają swoje odzwierciedlenie w realnym świecie i zostały dokładniej lub nieco mniej dokładnie odwzorowane w tym wirtualnym kraju. Ale żeby cieszyć się w pełni widokami, musimy przecież powiedzieć co nieco o grafice, która jest całkiem niezła. Momentami zdarza się, że widoki zapierają dech w piersiach, podczas gdy w innych miejscach grafika wygląda nieco przeciętnie. Klimatu dodaje świetna muzyka, która jest oczywiście inspirowana okresem i miejscem, gdzie cała akcja ma miejsce. Zdarzyło mi się, że minimalizowałem grę tylko po to, żeby przez chwilę po prostu posłuchać soundtracku, a to coś znaczy, bo rzadko mi się to zdarza w MMO. Ale te rzeczy, które wymieniłem, są dodatkiem do samego gameplaya. Niestety tutaj pojawiają się schody. Pewnie zaraz zostanę zaatakowany, że się nie znam i że za mało grałem, ale podstawowym problemem, który widzę w Age of Wushu, to walka. Miałem nadzieję, że tempo walk będzie porównywalne do wschodnich filmów walki i nie będę mógł ogarnąć, co się dzieje na ekranie, a co za to dostałem? Monotonne stanie w miejscu z okazjonalnymi wyskokami i naciskanie paru umiejętności, które przez wysokie pingi nie działają zbyt płynnie. To wszystko sprawiło, że cały mój zapał mocno osłabł. Dodatkowo w grze występuje autotracker. Co prawda działa co jakiś czas podczas głównych misji, ale mimo wszystko jest to ułatwienie dla leniwych, którym nie chce się biegać samemu i część osób może uznać to za oznakę casualowości. Dodatkowym atutem jest to, że nie mamy narzuconej z góry klasy postaci, a to dlatego, że nie zdobywamy w tej grze leveli jako takich, a ulepszamy nasze poszczególne skille za pomocą kultywacji ich z użyciem m.in. cultivation points, które zastępują nam experience. Age of Wushu jest grą zbyt skomplikowaną, aby omówić wszystkie jej plusy i minusy w krótkim nagraniu, dlatego też podsumowując wystawiam tej produkcji ocenę 8 na 10. Wysokie pingi i moim zdaniem zbyt wolna walka odejmują jej nieco, ale będąc w pełni obiektywnym, jest to gra naprawdę dobra i mnogość rzeczy do roboty to elementy, które każde nowe MMO powinno sobie przyswoić, bo Age of Wushu podniosło nieco poprzeczkę dla kolejnych produkcji w tym klimacie, które planują pojawić się na rynku. Mimo, że mi ta gra do gustu nie przypadła i nie planuję z nią dłużej przygody, to zachęcam wszystkich do sprawdzenia jej samemu, bo kto wie, może znajdziecie wirtualną miłość do produkcji, której nie podejrzewaliście o to, że może być tak dobra. Zachęcam was do zostawienia waszych opinii co do Age of Wushu i pisania o rzeczach, które pominąłem w komentarzach, żeby wszyscy mogli w pełni zobaczyć urok Orientu i może pula polskich graczy się powiększy. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.